Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Kto zrozumie tę zasadę, będzie w życiu szczęśliwy. Nie będzie doświadczał braków, ale nawet we własnym niedostatku będzie wdzięczny za wszystko, co ma. Szczęścia nie mierzy się grubością portfela, ale szczerym uśmiechem nieznajomych, obok których nie przeszło się obojętnie. Chrystusa dziś można spotkać na ulicach naszych miast i wiosek. Często wyciąga On do nas rękę, prosząc o naszą pomoc. Czasem jest milczący, czasem zalany łzami, a czasem drżący z zimna. Łatwo przejść obok Niego zupełnie nieświadomie, że od zbawienia dzieli nas jeden krok, jeden mały gest. Żyjemy w świecie pełnym sprzeczności, ale ten świat pełen sprzeczności żyje również w nas. Deklarujemy przynależność do Chrystusa, ale tak ciężko nam żyć Jego dobrą nowiną. Sądzimy, że wierzymy w Chrystusa, ale tak często poddajemy się zwątpieniu, lękowi czy nawet rozpaczy. To nie diabeł, ani nie świat, w którym żyjemy, jest największym wrogiem naszego zbawienia. Największym wrogiem mojego zbawienia jestem ja sam. Moje przekonanie, że jestem dobrym człowiekiem, bo przecież nikogo nie zabiłem. Co z tego, że nikogo nie zabiłem, jeśli pogardą, brakiem szacunku, obojętnością, a nawet złym słowem lub myślą, niemal każdego dnia morduję moich bliźnich? Co z tego, że nikogo fizycznie nie pozbawiłem życia, skoro każdego dnia nadmierną prędkością, brawurą na drodze narażam swoje i innych ludzi życie na niebezpieczeństwo? Nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem tak długo, jak nie nauczę się serca przebaczać innym, jak nie nauczę się bycia miłosiernym i hojnym dawcą dla bliźnich. To nie świat jest areną walki dobra ze złem, ale moje serce. Czego innego pragnie mój wewnętrzny duchowy człowiek, a czego innego moje zmysłowe ciało? Szukam Chrystusa po omacku, tracąc wiarę, że kiedykolwiek Go odnajdę, a On jest blisko mnie każdego dnia. Ufajmy Bogu bardziej niż sobie. Nie sądźmy o sobie, że jesteśmy dobrzy, ale szukajmy zawsze sposobności do stawania się jeszcze lepszymi, bardziej kochającymi Chrystusa w drugim człowieku i czyniącymi więcej dobrych uczynków w sposób coraz to bardziej bezinteresowny.